Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów na moim kanale. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 69. odcinek z serii Zagrajmy w Skyrim Special Edition. Zapraszam wszystkich do komentowania i oglądania. I w tym odcinku zaczniemy sobie wykonywać zadanie związane z towarzyszami. Przyłączymy się do towarzyszy w Białej Grani. Już jesteśmy na miejscu. Tak późno postanowiłem przyłączyć się do towarzyszy, dlatego że po prostu gram na najwyższym możliwym poziomie trudności i wcześniej po prostu nie dałbym sobie rady tutaj z niektórymi zadaniami, ale teraz już powinienem bez problemu dać sobie radę. Czyli idziemy na początek pogadać z przywódcą towarzyszy Kodlakiem Białowłosym. A ci znowu swoje? Uderz, gdy skręci ramię. Otwiera się na ciosy. Nieźle. Właśnie tam i pchaj. Odciągnij go. Aha. Żałosna z ciebie. Musimy iść. Na nich! Zabić! Much, jestem tylko służącą. Zapewne chcesz porozmawiać z jednym z towarzyszy. Dobrze, mamy przywódcę towarzyszy Kodlaka Białowłosego. My wszyscy. To brzemię, które musimy dźwigać. Ale obcy wkracza w nasze progi. Dobrze, chcę dołączyć do towarzyszy. Doprawdy. Pozwól, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczyim mistrzem, Wilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Wiem, jak dać sobie radę. Możliwe. Oto Wilkas sprawdzi siłę twojego ramienia. Wilkas, zabierz go na dziedziniec. I zobacz, co potrafi. Tak. Nie tutaj, na dziedzińcu. Dobrze, no to idziemy na dziedziniec. Będziemy trenowali z Wilkasem. Gdzie to było? Tutaj chyba, tak? Nie. Aha, tutaj, do tych drzwi. No i idziemy na dziedziniec potrenować. Nie widziałem cię tu wcześniej. Mam rację? Masz rację. Czy my się znamy? Nie. Przepraszam, świeża. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do roboty. No dobra. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy. Sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie martw się. Przydałby ci się trening z mniejszą bronią. Byłbyś bardziej przesądny. Nieźle. Następnym razem nie będzie tak łatwo. Może ci się uda, ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób, co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia. Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. No to idziemy zanieść miecz. Nie, nie.
Dobrze, jest nasz kowal. Co cię tu sprowadza? Wilka zwysłał mnie ze swoim mieczem. Zgaduję, że to twój pierwszy raz w tych stronach. Czy Wilka zawsze wysyła nowych na posyłki? Oj tam, nie przejmuj się. Kiedyś wszyscy byli szczeniakami. Po prostu nie lubią o tym mówić. I nie rób zawsze tego, co ci każą. U towarzyszy nikt nikim nie rządzi. Jesteś towarzyszem? Sam nie jestem towarzyszem, ale żaden z nich nie potrafi się dobrze obchodzić z kuźnią. A dla mnie to zaszczyt móc im służyć. Nazywam się Eorlund Siwowłosy. Pracuję w niebiańskiej kuźni. Najlepsza stal w całym Skyrim. W całym Tamriel. Dobrze, no to musimy już iść. Chciałbym cię prosić o przysługę. O co chodzi? Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić. Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś zaniósł to Aeli w moim imieniu. Dobrze. Czy dopiero nie zostało powiedziane, by nie zachowywać się jak sługa? To nie jest rozkaz, tylko zwyczajna przyzwoitość. Pomóż staremu kowalowi. Muszę wracać do pracy. Dobra. To idziemy z tą tarczą. Jestem tylko służącą. Zapewne chcesz porozmawiać z jednym z towarzyszy. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Mam twoją tarczę. A, dobrze. Czekałam na to. Cieszę się, że udało ci się tu dotrzeć. Znasz go? Widziałem, jak trenował na dziedzińcu z Wilkasem. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tęgiel, nie? Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Będziemy mogli. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? Oczywiście. Zabiję go, zanim jeszcze dobędzie miecz. O, spokojnie. Nie bawimy się w uprzejmości, ale nie zabijamy też towarzyszy z powodu drobnych sporów. Ale podoba mi się twój zapał. Będziesz wartościowym towarzyszem. Musimy kiedyś razem zapolować. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. Farkas! Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokażcie świeżynce, gdzie śpi reszta żółtodziobów. Nowa osoba? A, pamiętam cię. Chodź za mną. Skior i Aela lubią mi dokuczać, ale to dobrzy ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. Tilma utrzymuje to miejsce w czystości. Zawsze to robiła. Co ci chodzi po głowie? Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla ciebie jakąś robotę. Powodzenia. Witaj wśród towarzyszy. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia, w Falkret są jakieś kłopoty. Zawsze są tam jakieś kłopoty. Ale teraz sytuacja najwyraźniej dojrzała. Jakich kłopotów mogę się spodziewać? Co dziwne, chodzi o wiły. Z reguły zostawiają ludzi w spokoju. Ale z jakiegoś powodu w przypadku tego zagajnika jest inaczej. Zajmę się tym, nie ma problemu. Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Zrób, co trzeba zrobić. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia... Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. Tych częstuję swoją pięścią. Ale ciebie lubię. Szukam pracy? Dałem ci już pracę, dobra. Więc weź się za nią. No to okej. W porządku. Co my tu mamy?
Aha, dobrze. Kłopoty w Skyrim. Grupa Wiły sprawia kłopoty w okolicy zwanej Falkret. Poproszono mnie o oczyszczenie miejsca o nazwie Wieża Cień Szczytu. No to dobrze. Zaraz to wykonamy. I zobaczmy sobie na mapie, gdzie ta lokacja, tutaj wieża Cień Szczytu się znajduje. Aha, jeszcze nie jest odkryta. Dobrze, czyli najpierw będziemy musieli udać się do Falkret. Też nie jest jeszcze odkryte, ale możemy udać się teraz szybko do stajni w Białej Granie i stamtąd woźnica zabierze nas do Falkret. No i szybko dotrzemy na miejsce. Dobra, jest nasz taksówkarz. Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Dokąd chcesz jechać? Do Falkret. Bierzemy taryfę. Łaź na wóz i spadamy. Dobra. Nie można wymarzyć sobie lepszej pogody. Przebiegał tędy pies? Nie, nieco. Wilków, żadnych psów. Nic to. Kowal oferuje nagrodę za psa, którego widział przy drodze. Miałem nadzieję, że rzucił ci się w oczy. W takim razie będę pilnował. Tylko żeby nie było z tobą kłopotów. Dobrze. Dobrze, mamy odkryte Falkret. To będzie już później można szybko się tutaj przenieść, a teraz idziemy do naszej lokacji, gdzie mamy wykonać zadanie. Powinno już być niedaleko. Dobra, no jakoś specjalnie trudno nie było. Zobaczmy, czy tu jest jakiś kufer gdzieś. O, jest. Ale raczej słabo zaopatrzony. No nic, no to wracamy pochwalić się wykonaniem zadania. Akurat postać, którą rozwinąłem, bardzo pasuje do towarzyszy. Ciężko opancerzony wojownik. Niech otchłań pochłonie tych siwowłosych. Chcą wesprzeć gromowładnych, więc dostaną to, na co sobie zasługują. O, akurat jest. Skior mówi,
że mam siłę i zgramora, a mój brat ma jego spryt. Dobrze, problem rozwiązany. Kolejne wykonane zadanie. Dziękuję. Należy ci się też zapłata. Szukam pracy. Skior cię szukał jakiś czas temu. Czego chce? Nie wiem. Powiedział tylko, że musi z tobą porozmawiać, zanim zrobisz cokolwiek innego. Dobrze. Nie lubię go złościć, ale jest pewne zadanie, jeśli zechcesz je przyjąć. Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. Tych częstuję swoją pięścią, ale ciebie lubię. Dobrze, idziemy porozmawiać ze Skiorem. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to imię. Pobudka. Chciałeś się ze mną widzieć. Tak. Zdaje się, że nadszedł twój czas. Co masz na myśli? W ubiegłym tygodniu odwiedził nas uczony. Powiedział, że wie, gdzie możemy znaleźć kolejny fragment Woodrada. Wyglądał mi na głupca. Ale jeśli ma rację, honor towarzyszy wymaga, byśmy ruszyli na poszukiwania. To będzie dla mnie zaszczyt. Granica między szacunkiem a lizusostwem jest cienka. Ale podoba mi się twój zapał. Postanowiliśmy, że to będzie twoja próba. Jeśli dobrze się spiszesz, przyjmiemy cię do grona towarzyszy. Farkas będzie twym bratem tarczownikiem podczas tej wyprawy. On odpowie na wszystkie twoje pytania. Postaraj się nie przynieść wstydu i nie daj mu zginąć. Dobrze. To idziemy teraz porozmawiać z Farkasem. Jest tutaj. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. Zostaniesz moim bratem tarczownikiem? Tak mi powiedziano. Postaraj się za mną nadążyć. Jeśli będziesz mnie potrzebować, będę u siebie. Dobrze. Czyli teraz musimy... Nim wstąpię w szeregi towarzyszy, mają dla mnie ostatnią próbę. Mam odzyskać fragment Woodrada, broni i zgramora z miejsca kopiec pylarza, a Farkas oceni moją odwagę. Dobrze, czyli idziemy na miejsce. Z tego co pamiętam, ta lokacja jest już odkryta, także użyjemy sobie od razu szybkiej podróży. Tylko wyjdziemy tutaj z tego budynku. Ostrożnie! I zapowiada się ciekawe zadanie. No i na miejsce udajemy się do kopca pylarza. Kopiec pylarza, gdzieś tu był, o jest. No to do środka. I działamy. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Zdaje się, że ktoś tu kopał i to niedawno. Stąpaj ostrożnie. Jest kufer pusty, to rzeczywiście ktoś tu był. Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie mam zamiaru. O, jest jakiś draugr. Wybuch.
Zdaje się, że ktoś tu kopał i to niedawno. Stąpaj ostrożnie. Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie. Uważaj na siebie, bracie. Dobra, wezwiemy sobie wsparcie. Troszkę się podleczę. Wyrzucić mi wyzwanie. Dobra. No to. Dobrze, i teraz pewnie trzeba otworzyć gdzieś te drzwi. O, miksturki, fajnie. Paski skóry też się przydadzą. I tutaj mamy dźwignię. No, jakaś niespodzianka. I spójrz, w co udało ci się wpakować. Ale nie przejmuj się. Znajdę przełącznik. Co to było? Czas umierać, psie. Wiedzieliśmy, że się tu zjawisz. To był błąd, towarzyszu. Które to? To bez znaczenia. Musi zginąć, jeśli nosi tę zbroję. Wspaniale będzie opowiadać o twojej śmierci. Nikt z was nie przeżyje, żeby o tym opowiedzieć. I okazało się, że Farkas jest wilkołakiem. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Co to było? To błogosławieństwo zesłane na część z nas. Możemy być jak dzikie bestie, przerażający. No, ja raczej nie chcę być wilkołakiem, także... Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze są tu draugry, którymi należy się martwić. Uważaj na siebie, bracie. Co my tu mamy? Uważaj na siebie, bracie. Zmiażdżę cię jak robaka. Załóż mnie.
Mam cię. To tylko draśnięcie. Zatknę twą głowę na murę. Dobra, troszkę mnie osłabili. Ale zawsze tutaj mamy wsparcie. Wyczuwam słabość. Ten kostur jest naprawdę bardzo przydatny, zwłaszcza na trudniejszych poziomach. Na trudniejszych poziomach gry po prostu. Nigdy się nie cofają. Dalej, no dalej. Dobrze. O, kufer trzeba otworzyć. No, udało się za pierwszym razem. Tu jest jakiś kufer. Poziom mistrzowski. No, spróbujemy otworzyć. Jakiś już punkt zaczepienia jest, powoli wiadomo, gdzie kręcić. No. No i przy okazji też wzrastają nam umiejętności. Elfie karwasze wybitnego kowalstwa. Super. To nam się przyda. Mikstury oczywiście trzeba pozbierać. Pobudka. Dobrze, poszło ładnie. Jest tam kto?
Oddam hołd memu łatwcy! Podczas nie zostajecie! Denerwujesz mnie! Uważaj na siebie, bracie. Uważaj na siebie. Nie może być inaczej! Wyczuwam. Łapka. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze do kufra. Ależ skąd? Czas zakończyć tę zabawę. Twój koniec jest bliski. Pokażę ci, co potrafi prawdziwy orm. No. Uwielbiam dobrą walkę. Rozpłata się na pół. Tam chyba walczą z traugrami. Dobra. Dobrze, tutaj mamy jeszcze kufer. Chyba w tą stronę delikatnie.
O, dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Zamknięte drzwi. To pasuje oczywiście otworzyć. No, udało się. Sole mrozu przydadzą się. Dobra. Co ten pośpiech? No tak, pająki. Pewnie zapowiada się jakaś walka. No, na wszelki wypadek może by zapisać. I mamy fragment Utrada, bierzemy. Pewnie coś wyjdzie zaraz stąd. No tak. Zbliża się ktoś! Wyrzucić i wyzwanie! Ah!
inaczej. Wyczuwam to słabość. Nie może. Zbliża się ktoś, by rzucić mi wyzwanie. Zbliża się ktoś, by rzucić mi wyzwanie. Nikt nie ucieknie. Na pomoc nie. Zajrzę sobie przy okazji do kufra. Dobrze, to co najcenniejsze to wziąłem. Denerwujesz mnie. Załatwię cię. Dobra, trzeba wezwać wsparcie ponownie. Zbliża się ktoś, by rzucić mi wyzwanie. Zaraz będziesz wierzyć klebę. Nie wygrasz tego. Dobrze, bitwa została wygrana. Teraz idziemy do wyjścia. Dobrze, i w takim razie w tym odcinku to będzie już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do komentowania i oglądania kolejnych odcinków.